Witaj ziomeczki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku Hellacowany, który na modyfikacji Birdfall Rules jako niewolnicy Czerwonego Kawałka. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że powoli się szykujemy. Powoli się szykujemy na pełną walkę. Ponieważ będziemy szli w drzewko takie podboju. To przez przypadek minąłem, ale to inna sprawa. I zauważyłem, że ci na dole się powoli zwiększają. Z tego co pamiętam, oni nie będą takim większym problemem przez pewien czas. Mają oczywiście to drzewko i to wszystko wcale takie. Ale mają dopiero tutaj. Chyba to trochę im potrwa. Ile to trwa? 30 dni. No trochę potrwa im. Nasze nieszczęście, nasz sojusznik jest tam. W sumie i tak za bardzo się o niego nie martwimy. Jedno co zauważyłem, co jest źle zrobione w tym modzie. Nie, gdzie jest gościu? Gdzie jest Smugface? Nie. Usunęli go. Mojego faworyta. Że ten region jest najmniej, znaczy się najmniej. Nie patrzymy na inne regiony, ale ten też jest mało zbalansowany. Że są nacje, które po prostu dochodzą do walki w najgorszym momencie, kiedy mogą zrobić to. Ja na przykład tutaj doszedłem do walki, kiedy oni walczyli z tymi. I ja chciałem jakoś tutaj porobić, okazało się, że nie. Po prostu źle tam ustawione jest wszystko. Trzeba zwracać uwagę na takie rzeczy, dlatego że później wychodzą takie, że o, chciałbym coś zrobić, ale nie mogę. Czego wam brakuje? Support equipment. Dobra, tak jesteście. Dobra, to zmniejszam tutaj trochę produkcji tego i powinniście sobie już poradzić. Okej. Potrzebujemy więcej tego. Wiem, fajnie, że to potrzebujemy tego. Tutaj akurat jest mało takich ważnych rzeczy, co moglibyśmy wykorzystać, ale to potrzebuję. Our armor to mi się na pewno przyda. Crab tank w ogóle by się mi przydał, to też. O matko. Nie, słabo to jest. Może by dawało więcej manpowera, ale zawsze mogłem przecież zwiększyć sobie. A mogę sobie zmienić kompanię talonu i na tym zestawię. Bo tutaj chciałbym coś dać, nie pamiętam co. Ale coś chciałem dać. Okej. Wojna na kołach. I jak na razie nasze dywizje już fajnie wyglądają. Jak tam budowa? Już chyba trochę podbudowaliśmy i dzięki temu już nie ma aż takich problemów w regionie. Okej, jakiś mógłbym. O, tutaj mogę już zrobić rocket launchers. No, przydadzą się. Jak teraz się mamy tutaj bardzo dużo tych. Zajmę się oczywiście o to, ale im akurat dziwnym trafem powiem szczerze. O, Mr. Ventures. O kurde, dobre są. Tam mają strasznie dużą obronę. Więc za bardzo się nie boję o nich. Jedno najważniejsze pytanie, które zauważyłem. To możemy też zrobić, bo coś się przyda. Nie. Myślałem, że aktualizacja weszła i się zmieniło coś. A nie. Nie, potrzebujemy ataku, nie potrzebujemy dużo granatów. Tak to powinno się rozpadać. Po użyciu. Ale jakoś to jest granat wielokrotnego użytku.
Wyślę tutaj po prostu, a konie. Wyślę tutaj. Balony. Jedne będą bombardować, a drugie będą w powietrzu patrzeć. Tutaj jest opcja taka, że na sam początek jest minus 100 do no do wrogich samolotów, więc jest problem. Bo często nawet jeżeli nic nie ma na niebie, to samoloty same giną. Okej, więcej granatów. Dziwię się. Czego niektórzy umierają znowu? Sami nie rozumiem tego. Dlaczego ludzie umierają? Dlaczego kocyki umierają? Okej, więcej tego. Wyślę was na front. Widzę, że nie mogę więcej kucyków wysłać. Nie, co tutaj mamy? Tak, testujemy dalej. Nie wiem, czy coś to zmienia, ale chcę testować. O, tak. Mamy już Power Armor. Oni na kogoś wypowiedzieli wojnę. A, tym. Dobra, teraz nie obchodzi. Teraz czas na nasze podboje. Okej. Coś tutaj nie. Tutaj moglibyśmy zacząć produkować czołgi. Na razie nie chcę tego robić. To mógłbym sobie zrobić. Okej, zmienimy na rocket launchers i produkcja Power Armor. No, są strasznie tanie, szczerze powiem. Okej. Świetny dźwięk. Dwa dziennie. A to nie są aż takie drogie. Okej. Mamy tutaj już Power Armor. Tylko do jakich dywizji one są? Tutaj nie mamy Power Armor. Tutaj mamy tylko te. A, to nic nie mamy. Czyli ten Power Armor tak naprawdę po nic jest. Czy się możemy użyć go do tego? Ale tak to mało nam daje. Dobra, mogę z wami podpisać. Słabo trochę, nie powiem. Myślałem, że ten Power Armor będzie taki, że o, będziemy mogli zrobić sobie dywizję. Okazało się, że nie. Chyba wypowiedzieli wojnę przeciwko naszym sąsiadom. Okej, okay. Gdzie jest to? Chciałem sprawdzić. No tak, produkuje. Czekajcie. Potrzebuję to zrobić, żeby stworzyć batalion Power Armor. A, dobra. To niech na razie się produkuje w masowych ilościach i zmienię go później. Okej, okay, więc tak. Pokażcie mi, kogo zaatakowaliście. Tych. Bardzo chętnie. Dziękujemy za pomoc. Ponieważ bardzo chcieliśmy się z wami spotkać. Tylko, że niestety nie mieliśmy jak. Co to za dywizje? A, dywizje, które nie chciały się ruszyć, dlatego że tam nie mogły. Co tam ci możemy dać? Negocjator. To nigdy nie widziałem. Defense, attack. Tak mógłbym zrobić. I na razie tyle. Okay.
bym zabrał ze sobą paloniki. Umieracie tutaj? Jest was za dużo? Widać, nie jest was za dużo. Okej, więc tak, jedną armię w takim razie odeślemy. Jedna powinna nam wystarczyć. Czego mamy Alicorn Podu? Co nam... Latający Co my zrobiliśmy? Ja powiem, że teraz te dźwięki, które jeszcze lecą z tym, to też trochę takie powodują, że boję się. Okej, okay, rekonesans. Jakaś tam była historia, ale nie pamiętam. Green Valley, Hill Trollers. A to tamci. Okej. Okay. Jest Silvering Light, to jest na wschód. Na razie tych zrobię. Dobra, więc na razie ta armia będzie tam stała. Ale my ustawimy się tu i zaatakujemy tych. Myślicie sobie, że tak ja mógłbym im pomóc? Nie, poczekam, jak oni umrą. Będzie wtedy łatwiej. Myślałem, że to Białoruś. No tak jak mówiłem, to jest strasznie dużo portretów. Nawet wybrałem sobie modyfikację na portret. Ten pierwszy z tych, dlatego że on jest okropny. No i... Ostatnio się dowiedziałem, że jest taki prominentny komentator, właśnie działacz społeczności, który komentuje wszystkie mody z memami. I pamiętam, jak wszedłem na mod, gdzie dodawano generałów węgierskich i ktoś właśnie o tym napisał, po czym napisał: to trochę źle brzmi, to trochę źle znaczy o tym modzie, jeżeli komentator pod modami z memami właśnie skomentował twój mod. Nie wiem, co to znaczy, ale zrobimy o to. No, zostali rozdzieleni, macie tutaj... chyba mają. Nie, nie mają. Dobrze, umrzyjcie szybko, bo ja chcę wysłać swoje dywizje. Jak tylko tutaj przejdą, to będę mógł mieć możliwość tutaj przejścia, tylko... Nie, chyba mają. A bo to nie ich dywizje tutaj bronią, tylko dywizje tego gościa. Tego. A... Fond the Bloody. Przeciwko komu chcę atakować? Nie, zafundujmy im najpierw. Nie wiem, dwa razy może i wtedy zaatakujmy tego kolo. Bo... A, dobra. Tych mamy zaatakować, dobra. Zaatakujemy, damy im te tereny, a później ich zdradzimy. A! Chcą nas zaatakować. W takim momencie... czego oni zawsze wybierają ten złon moment? Okay. Wyślijcie ich tu. Jak tam stoimy?
Na razie dobrze. Więc wyślijcie tą armię też tam. I was też tutaj wyślemy. I jeszcze balony. Ale one są wolne. Ale nie, chyba wygląda na to, że oni wygrywają. Trochę dla mnie to jest źle, ale... Okej, okay, niech tak będzie. Spróbuję może i od dołu zaatakować. Tutaj na razie nic nie zrobimy. To może zróbmy... Na razie nie produkujmy dywizji. Na wszelki wypadek. Zmniejszmy tą produkcję i zwiększmy inne. Na razie was nie potrzebujemy roboty. Jesteście bezużyteczni. Oni chyba też mi nie wypowiedzą przeciwko mnie wojny, póki nie będą miały takiej potrzeby. Dobra, zachciało im się. Gdzie jest dywizja Talona? Uznała, że nie powinna przyjeżdżać na wojnę. Mogę was zaatakować? Skoro zaatakowaliście? Dobra, już. Jakiś dziwny bóg. Mamy tutaj samoloty. Powinno nam o wiele pomóc. Więc będziemy atakować tę prowincję bez Power Armor. To jest jedyny na razie sposób, jaki bym wygrał tę wojnę. Bo niby mamy właśnie przeciwko Power Armor, ale nie sądzę, żebyśmy mieli aż taką wielką siłę. O, postanowiliśmy coś robić. Coś to nie wiem co. Okej, okay, więc atakujmy teraz tych. No w ogóle nikogo nie atakują. I sprawdźmy jak tutaj pójdzie. Atakujemy dywizję z Power Armor, która to jest dywizja Power Armor. To najbardziej potężna, czyli ta. A jednak nie. Dywizje Power Armor są okropne. Szczerze uważam, że chyba uda nam się nawet wygrać tę wojnę. Wystarczy, że przejdziemy tak dookoła. Okej, szybko dywizję Talonu. Wiecie, wam roz... Będą tylko wam działać na mikro. Okej, mamy już tutaj Power Armor. I powinniśmy móc tutaj dać. Potrzebujemy 45. Okej, to po wojnie damy. Szybko wchodźcie. Pomóżcie im. Mamy wystarczająco dużo dywizji, aby po prostu tak rozszerzyć front, żeby jak najmniej mieli tutaj możliwości. Na przykład tutaj mają tylko jedną dywizję poranną. I otoczyliśmy ich. Dobra, ta wojna jest dobra, jeżeli jest się człowiekiem.
Okej, okay, Unity zostało odszyfrowane. Jak tam w ogóle? No dobrze, mają. Tak dalej im idzie. Coś możemy to, nie wiem co to znaczy. Zróbmy radio. Ktoś was tutaj idzie wesprzeć. Czy mogę też jakoś teraz okrążyć was? Nie widzę możliwości jak na razie. Wszystkie dywizje Talonu. Idźcie tu. Jadę. Na stolicę już. Nie będę taki skromny. Okej. Philadelphia Radio. Red IRS. To pokazuje, jakby chcielibyśmy zmienić to, ale nie chcę zmieniać. Zostajemy tym. Dlaczego jesteście tacy słabi? To dywizje specjalne. Zapomniałem. Nie mogę zmienić, dlaczego mnie kłamiecie. Czy tutaj jest jakaś rzeka, czy co? Nasze samoloty. Jak tutaj są? A, nie mamy naszych samolotów. Wiem, że samoloty wszystko zmieniają. Może nawet dłuższy zrobię odcinek, żeby już dokończyć tą wojnę. Ona nie jest jakaś bardzo... bardzo wymagająca. Oh shit. Za nami. Czy mamy jakieś zapasową armię, którą moglibyśmy tam wysłać? Mamy tych. No nie chcę wam ich wysyłać. Okej. Okay. Więc połowa niech pójdzie. Okej, okay, stolica nasza. Gdzie jest ich kolejna? Nie mówcie, że w Habsburgu. A matko, ich stolica jest w Habsburgu. Dobra, atakujemy ich. Nie wiem, czy atak byłby... jest dobry. Ale wystarczy, że tylko wyślę tutaj balony. Czekajcie, mogę was podzielić. Już. Problemu nie ma. Czekajcie, czy to ich są jako kory? Tak. Nawet nie wiem skąd, ale tak jest. Okej. Okay. Wystarczy, że zdobędziemy jedno miasto. Oni już umierają, bo nie mają organizacji. Dobra, wejdźcie do tego miasta w takim razie. Dobra, to nie przeciwko nam. Przeczytam Talons. Po prostu te nazwy tutaj są bardzo mylące. O, stolica im wróciła. Szkoda, że akurat teraz.
powiem, trochę takie pega była. O, że mi się stolica zmieniła. O. No, przez tą stolicę tak naprawdę przegrali. Okej, okay, dajmy sobie więcej tego. I może jeszcze na koniec odcinka zmienię te dywizje. Our armor. Our armor. Napisz. I mogę ich nawet wyprodukować. 3. Co zrobię? A, wy jesteście elitarni, zapomniałem. Nie mogę was zmieniać? Nie mogę. No, powiem szczerze, myślałem, że ta wojna będzie trudna przez to, że po prostu na samym początku trochę było problemu. To nie. To zróbmy. Przyda nam. Nie mam niewolników, czy co? Nawet nie, nam nie pokazuje, o co chodzi. Chyba skończyliśmy to. Więc niedługo tutaj zaatakujemy tych. Powinno być napis, że kogo atakujemy. No, powoli się rozrastamy. Ciekawe. Patrzę jeszcze, co tutaj jest. No, dosyć dużo ciekawych rzeczy. To też będzie. A tutaj nie wiem, co to znaczy. Ale co powinniśmy mieć? Nie wiem, jak to zrobić. Ale dobrze. No. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie zostawić kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Był z wami Travel, bardzo wam jeszcze na motyw. Kajzeraś. Nie ty, Kajzeraś. Blayfire Blues. To nawet nie jest podobne do Kajzerasia, jak ktoś napisał, że jest. Przez co mi się skojarzyło. No to, cześć.